umiejętności organizacyjnych, jak do tego podchodzicie, jak rozmawiacie między sobą? Nie wiem, no stało się tak, jak się stało, już tego nie zmienimy i kto tutaj jest temu winny, tego nie wiem, ja nie wnikam, po prostu musieliśmy przetrwać tą podróż. Uda się jakąś świeżość, można o tym mówić, żeby złapać przed jutrzejszym meczem? Co to znaczy świeżość w tym wypadku? No, nie wiem, czy świeżość to zawodnik, który jest wypoczęty po iluś tam dniach wolnego, czy świeżość na zasadzie na tyle, ile my możemy być w stanie teraz świeźmi. Myślę, że wykonaliśmy taką pracę na treningach, że nie przesadzaliśmy i jesteśmy w stanie, po prostu wykrzesaliśmy to jakby najwięcej dobrego samopoczucia fizycznego w trakcie tych treningów, które mogliśmy. A to już w formie jesteś znakomity, te pierwsze dwa mecze, no, prawie jak w finale Mistrzostw Świata z Brazylią też tego bierzesz, że jest wszystko fajnie fizycznie, jeśli chodzi o dyspozycję? No, mecze wyszły faktycznie, trochę się muszę wspomagać różnymi środkami, żeby nic nie bolało, ale skoro się udaje grać, to nie narzekam, cieszę się, że udało nam się wygrać te wszystkie mecze w grupie już. Nie mogę się powoli doczekać ćwierćfinału i tego, z kim się zmierzymy. Dzisiaj będziecie oglądać ten mecz? Jest taki plan, żeby Słowenię z Holandią tutaj zobaczyć w Talii? Jest taki plan, żebyśmy obejrzeli wszyscy wspólnie dwa sety. Później na pewno, dzisiaj już chyba nie, ale jutro będziemy już dogłębnie analizować przeciwnika. Jakbyś miał wybierać, to Holandia czy Słowenia, którą już znacie jednak dużo lepiej, w ogóle chyba w sumie lepiej znacie? Szczerze mówiąc, to jest mi to obojętne. A Holandia dosyć nieźle sobie tutaj poczyna, zaskoczenie to dla ciebie? Ja widziałem tylko jakiś tam fragment z tego ostatniego meczu w grupie i z tego, co widziałem, no to mieli słabsze i gorsze momenty, ale to dosłownie było kilka akcji, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć na ich temat.